Jakoś nie ubierałaś, a już jestem. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać. Jeśli ktoś mnie nie widzi, proszę o sygnał. Mieliśmy minimalne kłopoty techniczne, co chyba jest piękną tradycją na tego rodzaju webinarach. Prezentacja po prostu się bardzo długo wgrywała, ale wydaje mi się, że wszystko już jest w porządku. Witam Państwa serdecznie. Prosiłbym jeszcze o sygnał, gdyby ktoś z Państwa na przykład nie słyszał mnie dobrze. Choć wtedy wszystko wskazuje na to, że jest to raczej problem po Państwa stronie. Proszę podgłośnić niki, założyć słuchawki, przysunąć się do komputera. Ciągle jeszcze widzę, że ludzie nadciągają, więc chciałbym dać im dosłownie pół minuty i będziemy zaczynać. Powiem jeszcze może tytułem wprowadzenia, że jest to pierwsze seminarium z serii czterech, w czystości przede wszystkim idei otwartości w edukacji. Realizujemy je razem z partnerami projektu Lango-R, który jest finansowanym przez Komisję Europejską programem dotyczącym otwartości zasobów edukacyjnych w różnych językach i zasobów dotyczących nauczania języków. Na naszej stronie centrumcyfrowe.pl na blogu znajdą Państwo szczegółowe informacje o kolejnych webinariach, które będą się odbywać w tym tygodniu i na które już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Jutro webinarium o licencjach Creative Commons poprowadzi Kamil Śliwowski, który jest członkiem projektu Creative Commons Polska. Spoglądam tutaj na czat. Ja z góry Państwa przepraszam, nie będę w stanie go śledzić na bieżąco, bo to utrudniałoby mi skupianie się na prezentacji, ale proszę zostawiać tam prezentacji. Przepraszam, widzę, że tu znikam chyba Państwu na chwilę. Mam nadzieję, że to nie jest duży kłopot. Pod koniec prezentacji chętnie odpowiem na Państwa pytania i wydaje mi się, że najprościej jest je zadawać właśnie pisząc w czacie, bo mikrofonu uczestnikom jest dosyć skomplikowane. Może powiem jeszcze, że jeśli dobrze rozumiem, będziemy też udostępniać prezentacje z tych webinariów. Także wiele rzeczy, o których mówimy, są w tej postaci dostępne online w materiałach tworzonych między innymi przez nas, przez Centrum Cyfrowe, więc o tym jeszcze będą Państwo informowani. Nic, myślę, że możemy już zaczynać. Ja zaplanowałem dzisiejszą prezentację na nieco mniej niż 1,5 godziny. Z mojego doświadczenia godzinne webinarium jest zupełnie wystarczające, żeby przekazać solidną opowieść. Będę opowiadał
Dzień dobry jeszcze raz. To jest trochę taka trudna sytuacja, bo ja mam zero feedbacku od Państwa. Nie mam jakiejś lampki, która się zapala, gdy wiem, że Państwo mnie widzą, ale widzę, że już część z Państwa mnie widzi, więc będziemy zaczynać. Przepraszam jeszcze raz za ten kłopot techniczny. Boję się, że w związku z tym zagadka pana Andrzeja pozostanie nierozwiązana, ale cieszę się też, że zorganizowali sobie Państwo mały czat, który zresztą temu służy i widzę, że temat Państwa frapuje. Więc ja chciałbym tytułem wprowadzenia do tego cyklu seminarów pomówić o takich kwestiach fundamentalnych. Nie będę opowiadał o szczegółach licencjonowania, o tym będą Państwo mogli posłuchać jutro. Nie będę opowiadał o szczegółach dotyczących udostępniania zasobów, znajdywania zasobów, wykorzystywania otwartych zasobów. Pomyśleliśmy, że na początku warto opowiedzieć Państwu, dlaczego to w ogóle ma sens, dlaczego zasoby są otwierane i dlaczego opłaca się to robić, ale zgadzam się z uwagą, która pojawiła się w komentarzu, że nie zawsze coś się robi dlatego, że to się opłaca. I tak trochę jest z otwartością. Zazwyczaj myślimy o niej jako czymś ważnym, zarówno z powodów czysto praktycznych i instrumentalnych. Otwartość się opłaca. Ale także czymś, co jest po prostu wartościowe z powodów, no można to powiedzieć, ideologicznych. Uważamy, że to jest słuszne. I mam nadzieję, że pokażę Państwu, że otwartość jest zarówno słuszna, jak i potrzebna. Tak naprawdę pytanie o otwartość to jest pytanie o prawa autorskie. Zajmowanie się otwartością, pierwsze jakby wyzwanie, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to w ogóle zainteresować się prawami autorskimi. To otwartość jest pewną specyficzną formą praw autorskich, jest pewnym pomysłem na to, jak wykorzystywać prawa autorskie, jak myśleć o prawach autorskich inaczej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj myślimy o prawach autorskich jako o czymś służącym kontrolowaniu treści, pilnowaniu, jak ktoś z treści korzysta. Niejako urok i wyjątkowość otwartych modeli polega na tym, że dokładnie te same narzędzia prawne są wykorzystywane w celu odwrotnym, a więc w celu dzielenia się i zapewniania jak najszego wykorzystania zasobów. No i dlaczego musimy troszczyć się o te prawa? Taka odpowiedź najbardziej, że tak powiem, banalna i anegdotyczna jest taka, dlatego że nasze dzieci mają w rękach iPady i tablety. W społeczeństwie, w którym każdy od najmłodszego korzysta z komputera, w tym samym społeczeństwie ludzie cały czas korzystają z treści, zarówno z treści profesjonalnych, wielkich produkcji. To nic nowego, to mieliśmy w XX wieku, ale korzystają też z zasobów, które sami tworzą. Wreszcie korzystają z zasobów, które są dziwną mieszanką jednych i drugich, przetwarzają znalezione treści, wykorzystują ich fragmenty. I w takim społeczeństwie po prostu trzeba myśleć o prawie, które reguluje bardzo dużo naszych zachowań. Ten obrazek dziecka może sugerować, że mówimy o rzeczach jakichś takich przyziemnych, o popkulturze, ale to samo, i będę o tym mówił, się tyczy edukacji, nauki, badań, zasobów instytucji publicznych, bo wszystko to jest informacją, wszystko to jest jakimiś treściami, a prawo autorskie właśnie zajmuje się regulowaniem informacji i treści. Więc jakie są powody do zajmowania się prawem autorskim? Po pierwsze, właśnie w takim świecie, gdzie prawo wszystko reguluje, warto sobie zadać pytanie, jaki jest interes publiczny i jakie są nasze prawa jako użytkowników. A po drugie, właśnie mamy do czynienia z nowymi praktykami. Są to praktyki wykorzystywania, publikowania treści i w nich rolę odgrywa prawo autorskie. Czyli jednym słowem, punkt wyjścia dla naszej rozmowy jest taki, że trzeba być świadomym prawa autorskiego. W XX wieku prawo wielu osób nie dotykało. To było coś, co dotyczyło wybitnych twórców, producentów ich dzieł, powiedzmy instytucji kultury, może niektórych pisarzy i naukowców. Większość ludzi nie musiała w ogóle o tym myśleć. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła. Jakie są takie kluczowe trendy, które moim zdaniem trzeba wziąć pod uwagę? Bo cała historia otwartości jest historią dostosowania się różnych modeli instytucjonalnych, mówiąc bardzo szeroko, modeli tworzenia treści, modeli uzyskiwania dostępu do treści, do zmieniającej się rzeczywistości. A tą rzeczywistość zmieniły przede wszystkim technologie informacyjne i komunikacyjne, czyli mówiąc najprościej, internet. A więc odeszliśmy od takiego świata, który umownie był dwudziestowiecznym światem opartym na dwóch filarach: na mediach publicznych, mediach masowych, czyli telewizji, radiu, i na różnych formach drukowanych treści. To mogły być książki, to mogła być prasa, to były na przykład publikacje naukowe.
doszliśmy do świata, który jest światem, jak go lubię nazywać, światem ekranów. To jest znów pewne uproszczenie, ale pewnie jak się Państwo rozejrzeli, to otacza Państwa coraz więcej i więcej ekraników i dla części z Państwa już nie jest to jeden ekran, tylko może dwa lub trzy. Niektóre zaczynają być dotykowe, są to urządzenia dużo bardziej interaktywne. I to pewnie jest jakaś taka podstawowa ich cecha. Po pierwsze interaktywność, czyli zasoby, które wcześniej były dosyć niezmienne, korzystaliśmy z nich w sposób bierny, nagle stały się interaktywne. No a po drugie przybywa tych kanałów komunikacji. Jest coraz więcej sposobów i publikowania, i odbierania treści. To prowadzi do tego, że zarówno informacji, jak i kultury jest bardzo, bardzo dużo. Nigdy nie mam pomysłu, jak to dobrze zilustrować, i to jest moja próba. To jest jakaś wersja fraktala dywanu sierpińskiego, który jest dla mnie takim no, symbolem nieskończoności. I dzisiaj i wiedza, i kultura zmierzają właśnie w stronę nieskończoności. Zadajemy sobie bardzo dużo pytań, jak te zasoby wykorzystywać, jak je katalogować, jak je filtrować, jak je znajdywać, jak się w tym gąszczu poruszać. Są takie tradycyjne podejścia, by powiedziały, mamy do czynienia ze strasznym śmietnikiem. Najlepiej go wyczyścić, znaczy zredukować liczbę zasobów, spróbować wrócić do takiego starego świata XX-wiecznego i w ten sposób ogarnąć te zasoby. Podejście otwarte, jak mam nadzieję, się potem Państwo zorientuje, jest odwrotne. Znaczy to jest podejście, które akceptuje, że tych zasobów jest bardzo dużo i że nie należy ograniczać dostępności do nich, a raczej szukać nowych sposobów działania, które na tej otwartości mogą być oparte. No i to mi się też wydaje ważne, gdy mówimy o trendach, że pojawiają się sposoby, pojawiają się narzędzia do porządkowania tych ogromnych zbiorów informacji. I takimi najważniejszymi narzędziami moim zdaniem są różnego rodzaju platformy internetowe. Ja wybrałem tutaj trzy, w kolejności od najmniej popularnych, moim zdaniem do najbardziej, co im nie ustępuje. Gdybym tutaj miał rozpracowane, jak zorganizować Państwu quiz, i gdybym przede wszystkim lubił takie quizy, bo ich nie lubię, to bym sprawdził teraz znajomość przez Państwa serwisu Europeana. Podejrzewam, że jest ona stosunkowo niska, chyba że część z Państwa jest bibliotekarzami, to pewnie mieli Państwo z nimi do czynienia. Widziałem, że Pan Stanisław coś pisze i myślałem, że może gorąco zaoponuje, że jednak to jest znany serwis, chętnie bym to usłyszał. Europeana jest rodzajem Europejskiej Biblioteki Cyfrowej. To jest webinar ma tą zaletę, że mogą Państwo otworzyć sobie drugie okienko, wpisać Europeana i od razu tą Europeanę obejrzeć. A jeśli się Państwo znudzą tym, co mówię, to w ogóle zanurkować w jej zasoby. Jest to rodzaj katalogu bibliotecznego, tylko nie dla jednej biblioteki, tylko dla wszystkich zasobów europejskich, które zostały skatalogowane online. Są to przede wszystkim zbiory dziedzictwa, ale w Europeanie można też znaleźć zasoby naukowe, gdyż Europeana kataloguje, agreguje dane z wszelkiego rodzaju bibliotek oraz instytucji kultury, instytucji dziedzictwa. I jest co ważne serwisem publicznym i dlatego tutaj wybrałem, ale ta oferta publiczna jest rzeczywiście niszowa, co chyba takie ciekawe i wyjątkowe, dużo bardziej popularne od serwisów publicznych jest serwis wolontariacki, więc w pewnym sensie amatorski, czyli Wikipedia, kompletny ewenement, jeden z najpopularniejszych serwisów sieciowych i jedyny z tej pierwszej dziesiątki, który, przepraszam, wezmę udział w naszym quizie, do czego i Państwa zachęcam. Jedyny, który jest serwisem niekomercyjnym. Wikipedia, jak może Państwo wiedzą, nie ma reklam, jest takim zupełnie flagowym projektem otwartościowym. Ale trzeba pewnie szczerze powiedzieć, że najpopularniejsze są serwisy komercyjne, które traktują kulturę czy wiedzę jednak jako zasób, na którym się w jakiś sposób zarabia. Ale trzeba przyznać, że to są te największe sieciowi pośrednicy. Więc pojawia się fundamentalne pytanie, w jaki sposób one zarządzają treścią, w jaki sposób pozwalają korzystać z zasobów, w jaki sposób pozwalają się dzielić zasobami. I tu przyjmowane są bardzo różne scenariusze. Ja nie będę miał czasu wchodzić w nie szczegółowo, ale mogę powiedzieć, że i Wikipedia, i Europeana opierają się na modelach, które z grubsza można opisać jako otwarte, więc oparte na dzieleniu się. No więc może najwyższa pora powiedzieć sobie, czym jest otwartość, bo to jest hasło, które pewnie jest kompletnie dla Państwa oczywiste, ale tak naprawdę, jak się dobrze zastanowić, może nie być dla Państwa jasne, co ono znaczy, albo znaczy ono bardzo wiele rzeczy. I my stosujemy pewną, myślę, specyficzne rozumienie otwartości, a trzeba zaznaczyć, że otwartość może być rozumiana bardzo szeroko. I tu może taki dobry przykład, gdy zachęta mieszcząca się w Warszawie
Galeria Sztuki, pełna nazwa to Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, zaczęła realizować projekt otwartościowy, projekt pod nazwą Otwarta Zachęta, to nie tylko zaczęli udostępniać online różnego rodzaju zbiory, ale na przykład zajęli się architekturą wnętrza. Uznali, że formą otwartości jest na przykład zadbanie o tym, żeby budynek w pełni był dostosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. I myślę, że jest to bardzo ciekawe podejście, które pokazuje, że ta otwartość ma bardzo wiele wymiarów. I także my, gdy mówimy o otwartości, to zwracamy uwagę na przykład na dostępność zasobów dla osób niepełnosprawnych, choć jest to właściwie tematyka osobna. Są inne organizacje, które tym się zajmują, są do tego wyspecjalizowane narzędzia, ale widzimy tutaj pewien punkt styku. Jak my rozumiemy otwartość? Przez otwartość rozumiemy dwie rzeczy. Rozumiemy dostępność do treści oraz swobodę korzystania z nich. Czyli pierwszy krok jest taki, że w ogóle możemy jakiś zasób obejrzeć, ściągnąć, posłuchać, przeczytać. Wtedy mówimy, że zasób jest w jakiś taki podstawowy sposób otwarty. Ale to jeszcze nie wszystko. Równie ważne dzisiaj jest stworzenie ludziom możliwości wykorzystania tego zasobu aktywnie. Czyli na przykład wykorzystania fragmentu filmu, połączenia muzyki z wierszem w piosenkę, stworzenia kolażu, stworzenia remiksu i tak dalej. I gdy połączymy te dwie jakby kwestie razem, to otrzymujemy to, co uważamy za pełną otwartość. I to, co trzeba podkreślić, to że właściwie niezbędnym warunkiem otwartości jest dzisiaj istnienie czegoś w postaci cyfrowej. Nie twierdzimy, że zasoby te tradycyjne, analogowe, na przykład papierowe, nie mają sensu. One mają jak najbardziej sens, ale ich dostępność jest dużo mniej efektywna. Znaczy, żeby zapewnić dostępność czegoś na papierze, trzeba ponieść bardzo duże koszty, na przykład wydania czegoś drukiem, a następnie dystrybucji. No zakładam, że to jest dla Państwa jasne. Podobnie wykorzystywanie treści tych tradycyjnych jest dosyć skomplikowane, wymaga różnych narzędzi, podczas gdy w komputerze zazwyczaj robimy to powszechnie dostępnymi programami, wykorzystując gotowe ich funkcje. Jest taka myśl wyrażona przez Lwa Manowicza, teoretyka mediów, który powiedział, że to, co przed wojną było domeną awangardy sztuki i artyści dumni siebie wymyślali dziwne formy przetwarzania treści kultury, dzisiaj jest funkcją w programie Word, na przykład copy wklej. No i jeśli tak zdefiniujemy otwartość, to rozumieją już Państwo, że mówimy o pewnym specyficznym jej rozumieniu dotyczącym różnego rodzaju przede wszystkim zasobów. To jest pytanie o to, jak są dostępne różne treści, ale tak jak mówiłem na początku, z naszej perspektywy to dostępność treści jest czymś fundamentalnym. Mówi się często, że żyjemy w gospodarce opartej na wiedzy, w społeczeństwie opartej na wiedzy, że rośnie rola tych zasobów, więc tak rozumiana otwartość jako otwartość zasobów jest ważna, bo promieniuje też na różne inne kwestie. No, na przykład w edukacji otwartość zasobów jest pytaniem o równość szans edukacyjnych. W nauce otwartość zasobów jest pytaniem o innowacyjność nauki, dostęp do najnowszych badań. W kulturze dostępność zasobów przekłada się na zaangażowanie ludzi w kulturę, na ich aktywność kulturową. Więc z tej naszej perspektywy jest to pewien fundament dotyczący treści, ale przekładający się na różnego rodzaju proces społeczny. No i w tej sytuacji można zadać sobie pytanie, jaki powinien być zakres czy też zasięg tej otwartości? To jest właśnie jedno z najważniejszych pytań. Są pewne treści, co do których, jak się Państwo zastanowią, to jest jasne, że one są otwarte. Na przykład tu widzą Państwo stronę tytułową dzieła Adama Mickiewicza, który zresztą pobrałem skan z Polony, Biblioteki Narodowej Polskiej online. Polecam, jeśli szukają Państwo właśnie zasobów dziedzictwa. I tu raczej nikt nie ma kontrowersji, że można dziady swobodnie wystawiać, swobodnie wydawać, swobodnie wykorzystywać, interpretować, przetwarzać. Nie ma już do nich praw autorskich. To mnie nie ma za bardzo kontrowersji, choć to może dla Państwa nie być oczywiste z dokumentami urzędowymi. Ale jak się Państwo dobrze zastanowią, na przykład ustawy są czymś, co trudno sobie wyobrazić, że ktoś pobierałby opłatę za ich przeczytanie. No, prawo musi być dostępne dla wszystkich obywateli i tu mamy pełną społeczną zgodę, że tego rodzaju zasoby nie powinny, w ogóle nie są przedmiotem prawa autorskiego, czyli możemy też powiedzieć, że są otwarte. Ale następny slajd już może zacząć być dla Państwa trochę niejasny lub kontrowersyjny. Tak się składa, że to zdjęcie kuli ziemskiej jest otwarte, ale niejako nie w oczywisty sposób zostało zrobione przez
Tak się składa amerykański statek kosmiczny. Przepraszam, ale coś tu mi zaczęło znów mrugać. Tam nikt nic nie sygnalizuje, więc zakładam, że mnie Państwo widzą. Tak? Tak, dobrze. I to zdjęcie dlatego jest otwarte, że Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA jest instytucją federalną, jest zobowiązana do udostępnienia zasobów. Gdyby to zdjęcie było zrobione z Europejskiej Sondy Kosmicznej, to sprawa nie byłaby już taka prosta. Z tego co wiem, trwają właśnie bardzo zaawansowane negocjacje nad tym, czy zbiory, to się bodajże nazywa ESA, też powinny być otwarte i podobno decyzja ma zapaść za 2 lata. Taka nic nietypowego, jeśli chodzi o działania instytucji europejskich. Przepraszam, ale czytałem Państwa komentarze. No i kolejny taki nieoczywisty przykład. To jest, jak się Państwo domyślają, obraz, zresztą autoportret Witkacego. I z nim sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeszcze bodajże 2 lata temu te prawa autorskie istniały. Należało uzyskać zgodę na wykorzystanie tego obrazu, ale prawa autorskie mają to do siebie, że wygasają. I akurat w 2014 roku wygasły prawa do twórczości Witkacego. Jest już ona otwarta, można ją swobodnie i pobierać, i dowolnie wykorzystywać, zachowując pewne jakby granice wynikające z reguł prawa autorskiego dotyczące ochrony tzw. praw osobistych. Co znów dziś się nie będę zagłębiał, chcę zasygnalizować, że są pewne bardziej normy niż przepisy takiego poszanowania tutaj twórczości, które zawsze należy przestrzegać, ale to i tak pozwala na bardzo dużo. I mówię o tym przykładzie, żeby pokazać, że to może być też kwestia zmienna, że to coś, co było wcześniej niedostępne, dziś jest otwarte. No i kolejny przykład to z kolei przykład zasobu, który nie jest otwarty, ale moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy nie powinien był. To jest, jak pewnie Państwo poznają, scena z filmu Kanał Andrzeja Wajdy i przepraszam, właśnie zacząłem zastanawiać, czy nie pomyliłem tytułów, ale znów, skoro nikt się nie czepia, to chyba mam rację. I tu, tak jak z wszelką klasyką filmową czy literaturą, można by sobie zadać pytanie, czy interes publiczny, czy taka doniosłość tego tytułu nie powoduje, że powinniśmy się nim dzielić trochę wcześniej niż po tym typowym okresie wygaśnięcia praw. I to już zaczyna być takie podejście do otwartości, które jest nam jako centrum cyfrowemu, jako Creative Commons bliskie. To znaczy, to jest zadanie sobie pytania nie o to, jakie są formalne reguły prawne, tylko jaki jest nasz wspólny interes. No i na koniec mam przykład niejako beznadziejny, czyli bardzo popularny zbiór popkultury, gdzie niemal nikt nie uważa, że on się nadaje do otwarcia, są po prostu bardzo silne interesy komercyjne i przyznam, że przyjmujemy założenie, że nie należy jakby ich ruszać. Oczywiście w idealnym świecie może byśmy mieli dostęp do wszelkich zasobów, ale należy uznać, że jeśli coś działa na rynku i ten rynek w miarę dobrze operuje, to te zasoby powinny tam pozostać. To, co raczej chcę podkreślić i o czym jeszcze będę mówił, to że nawet jak odłożymy na bok te wszystkie bardzo cenne zasoby, które są na przykład w posiadaniu dużych wytwórni filmowych, wytwórni płytowych, to nadal pozostaje bardzo, bardzo wiele treści, bardzo dużo informacji, co do których ten ich walor komercyjny nie jest taki jasny. A walor komercyjny jest jakby podstawowym powodem, dla którego chroni się prawa autorskie. Więc to był taki bardzo szybki przegląd, który mam nadzieję pokazał Państwu, że nie do wszystkiego stosuje się reguła, ma sens stosować się reguła pełne prawa zastrzeżone. To, co jeszcze chciałem podkreślić, to że przepraszam, tu się pojawiają Państwa komentarze, więc po pierwsze pomysł Disneya nie jest nieoryginalny, tu pisze pani Aneta. Tak, i to jest w ogóle dłuższa historia, którą uwielbia opowiadać Lawrence Lessig, twórca projektu Creative Commons i mogą Państwo o nim przeczytać w książce Wolna Kultura. On mówi coś takiego, że Disney zabrania innym robić to, co sam wcześniej często robił, a więc mówiąc językiem potocznym, zżynał. Zapożyczał na skalę hurtową na przykład z braci Grimm, z klasycznych bajek i właściwie jeśli się przejrzy katalog filmowy wytwórni Disneya, to tam co któraś pozycja to po prostu jest jakiś przetworzony zasób kultury ludowej, kultury tradycyjnej. No i jest to rzeczywiście taki bardzo silny argument, że skoro on mógł to robić, to może
by było cenne, żebyśmy i my mogli w pewnym momencie przetwarzać myszkę Miki. Ale wracając do otwartości, to co jeszcze chcę podkreślić, że są bardzo różne jakby formy otwartości czy obszary otwartości. My w tym webinarium, tak jak i w całym projekcie, i w ogóle też w dużej mierze w działaniach Centrum Cyfrowego skupiamy się na edukacji, ale warto mieć świadomość, że tych obszarów jest kilka i gdybym miał wymienić takie podstawowe, to pewnie dzieli się to na otwartą edukację, otwartą naukę, w tym na tak zwany otwarty dostęp, czyli ideę dostępności czasopism naukowych, dalej na otwartą kulturę lub otwarte dziedzictwo i otwarte dane. To jest takich otwarte dane i otwarte zasoby publiczne. To jest takich pięć podstawowych grup. I z jednej strony te grupy różnią się między sobą, więc zazwyczaj opowiada się o jednej z nich, skupiając na jej specyfice. A z drugiej strony warto pamiętać, że coraz częściej istnieją różnego rodzaju powiązania i związki między tymi obszarami. Tu mam jeden taki przykład, żeby trochę zilustrować sytuację, tylko że ktoś mi włączył tablicę. Proszę bardzo, jeśli ktoś z Państwa chce coś narysować, to chętnie, ale jeśli widzą Państwo przykład, ten obraz to jest obraz ze zbiorów UX Muzeum, takiej holenderskiej instytucji kultury, która bardzo promuje otwartość. To obraz, który się nazywa Schoolmeister, czyli pryncypał. Ja go wybrałem, bo tematyka jest odpowiednia, ale żeby go pokazać i wyjaśnić, że można o nim myśleć oczywiście jako zasobie dziedzictwa i że to jest otwarte dziedzictwo. On jest ciekawy dla historyków sztuki, ale też może dobrze, żeby po prostu zwykli odbiorcy kultury mogli go poznać. Tak, wydaje mi się, że można coś narysować, tylko nie wiem, czy każdy może to zrobić. Ja na pewno mogę, ale niestety nie mam talentu mówienia i rysowania naraz, więc muszą mi Państwo wybaczyć. A tak, pani Ania może, więc możemy ją zaraz poprosić o narysowanie czegoś. Ale chciałbym podkreślić, możemy ten obraz wykorzystać na przykład w zasobach edukacyjnych, jako ilustrację podręcznika historii. I nagle staje się zasobem edukacyjnym. Prawdopodobnie ma wartość dla historyków sztuki bardziej jako zasób naukowy, podstawa do prowadzenia badań niż jako czysto estetyczny przedmiot i tak dalej. Więc jest takie jakby zupełnie podstawowe wymieszanie tych obszarów. Na przykład w Polsce, gdy tworzy się teraz otwarte podręczniki, to bardzo często pojawia się pomysł, że dobrze by było móc wykorzystać jakieś zasoby z instytucji dziedzictwa. Więc te granice są do pewnego stopnia płynne. Dalej, po co nam jest otwartość? Tak zupełnie mówiąc wprost, i to chyba jest tutaj czyni argument dotyczący kultury, ale łatwo go sobie przełożyć na inne sfery życia. Ogólnie otwartość zasobów przełożona na aktywność ludzi. Przepraszam bardzo, ale tutaj mam lekkie zamieszanie, które jest typowe dla realizowania webinarium z własnego domu, co zresztą uważam jest pewnym urokiem tej formuły. Niestety tym razem na przykład nie zobaczą Państwo mojej córki gramolącej się na półkę, co kiedyś się zdarzyło w czasie webinarium. Myślę, że są to takie smaczki, które szczególnie jeśli będzie nagranie, są dosyć sympatyczne. Może następnym razem się uda. Więc fundamentalny argument jest taki, że otwartość aktywizuje ludzi. I to myślę, ilustrując taką metaforą, zgadzamy się, że pełnoprawny uczestnik kultury czy naszego społeczeństwa umie pisać, a nie tylko czytać. I trochę tak samo jest z otwartością. Ona nam pozwala metaforycznie rzecz ujmując pisać na bardzo różne sposoby, a nie tylko biernie chłonąć wiedzę, kulturę i tak dalej. I tak samo dziś się bardzo dużo mówi o kreatywności. Przemysły kreatywne potrzebują ludzi kreatywnych, ale równie dobrze można by powiedzieć, że przemysły innowacyjne potrzebują osób innowacyjnych. I za każdym razem otwartość temu służy, o czym jeszcze będę mówił, choć zapewnienie tej kreatywności, zapewnienie tej aktywności jest często tak jakby poprzeczką, którą trzeba przeskoczyć. I dlatego chcę wrócić do tego rozróżnienia dwóch rodzajów otwartości, to już jest ten bardziej zaawansowany poziom. Podstawowy poziom otwartości to jest dostępność, zapewnienie ludziom możliwości dotarcia do treści. To już jest całkiem sporo. Ten wyższy poziom, poziom aktywności jest przede wszystkim czymś, co się nie dzieje samo. Wymaga dosyć sporego wsparcia, by go zagwarantować. Niemniej to jest niezbędne. Przepraszam, zniknąłem Państwu na chwilę, ale mam nadzieję, że już jest dobrze. Dalej.
Jest, nie cały czas jestem, czy nie, cały czas pan jest. Cały czas, dobrze. Więc dalej też trzeba sobie uświadomić, że gdy właśnie mówimy o dostępności i korzystaniu, no to wpływa na tę dostępność korzystania jako trzy czynniki: ekonomia, technologia i prawo. I dlatego możemy mówić o trzech rodzajach czy trzech wymiarach otwartości. Wymiar ekonomiczny jest najprostszy do zrozumienia. Jeśli coś jest za darmo, to jest bardziej otwarte lub dostępne niż coś, za co trzeba zapłacić. Jeśli coś jest tanie, jest bardziej dostępne niż coś, co jest drogie. Do tego dochodzi wymiar techniczny, czyli kwestie po pierwsze formatów, możliwości swobodnego wykorzystywania. Format, który można otworzyć w dowolnym programie, jest lepszy niż format, który wymaga specjalnego programu. To jest i kwestia kosztów użytkowników, że nie trzeba sobie kupować specjalnego programu. Jeśli na przykład ktokolwiek z Państwa się zajmuje archiwizowaniem, to wiedzą Państwo, że już po 5-10 latach nagle mamy jakieś nieznane nikomu formaty i nie wiemy, jak je otworzyć. To także kwestia barier technicznych, takich jak na przykład konieczność logowania się. Ten webinar byłby bardziej otwarty, gdyby nie trzeba było się na niego zalogować. Dużo kursów online, na przykład MOOC-ów. Jest cała dyskusja o tym, czy mają być otwarte czy zamknięte. I tu nie chcę powiedzieć, że jest jakaś taka oczywista odpowiedź, że wszystko ma być otwarte, bo zazwyczaj tak nie jest, ale na pewno coś jest bardziej otwarte, gdy właśnie redukujemy te bariery techniczne. Jeśli zapewnimy, że coś jest za darmo i bez ograniczeń technicznych, to mamy ten podstawowy poziom otwartości, czyli dostępność. Ale żeby uzyskać ten kolejny poziom zapewniający aktywność, musimy dodać jeszcze wymiar prawny. I to jest taki jakby pewien paradoks i właściwie powód, dla którego wszyscy się tym prawem zajmujemy w środowisku osób zajmujących się otwartością, bo prawo stoi, jest barierą przed swobodą korzystania. Zasada pełne prawa zastrzeżone, dająca pełną kontrolę posiadacza praw nad utworem, powoduje, że nawet jeśli mogę do tego utworu dotrzeć, to nie mogę go swobodnie przetwarzać, a tym bardziej z powrotem opublikować. Dlatego tak ważne są te wolne modele licencjonowania, o których będzie mowa jutro w szczególe, by zagwarantować pełną otwartość. I tak, i to jest, przepraszam, bardzo dobra uwaga pani Katarzyny, że trochę to jest kolejny paradoks otwartości. Mówi się, że to jest bardzo duża zaleta, że coś jest dostępne za darmo, i faktycznie tak jest. Jednocześnie ludzie nie do końca szanują darmowe treści. Po pierwsze, jest taki obiegowy, niesłuszny, ale jednak częsty argument, że za darmo to musi być złej jakości. I to akurat jest nieprawda, i tu myślę też bardzo dużo się zmienia z czasem. Te otwarte zasoby może kiedyś rzeczywiście były w dużej mierze amatorskie. Dziś, i będę jeszcze o tym mówił, są duże projekty tworzące otwarte zasoby. I to, że coś jest otwarte, nie znaczy, że jest tworzone za darmo, raczej znaczy, że ktoś, finansując dane działanie, finansując powstanie zasobu, podjął decyzję, że będzie go udostępniał za darmo. To jest duża różnica. I słuszna jest też uwaga, że ten wymiar ekonomiczny łączy się z prawnym, bo prawo autorskiego podstawowym powodem jest właśnie chęć uzyskiwania zysków ekonomicznych. Co też oznacza, że jeśli ktoś nie zarabia na swojej twórczości, nie zarabia na swojej wiedzy, to są dobre powody, żeby się dzielić. I jak rozumiem, duża część z Państwa pracuje w środowisku akademickim. Tam oczywiście często brak wynagrodzeń dochodzi do poziomu pewnej patologii. Na przykład uważam, że jest kłopot, że no, na przykład w różnego rodzaju publikacjach naukowych prace, nie wiem, redaktorskie czy recenzenckie są robione za darmo, ale w pewnym sensie jest to kwestia tradycji, jest to też dyskusja osobna, w którą nie chcę wchodzić, ale jednocześnie warto zauważyć, że są właśnie pewne tradycje, są pewne sytuacje, w których nie przyjęło się myśleć o wynagrodzeniach i w takich sytuacjach można myśleć o otwartości. I to, co jeszcze trzeba podkreślić, to mam nadzieję, że jest dla Państwa jasne, to, że coś jest dostępne online, nie oznacza, że te kwestie prawne zostały rozwiązane. Więc podsumowując niejako, ta fundamentalna zmiana, z którą mamy do czynienia i która powoduje, że otwartość jest ważna, jest taka, że jeszcze do niedawna istniały wysokie koszty kopiowania, wysokie koszty produkcji treści, przez co prawo autorskie było mechanizmem działającym bardzo wąsko. Dzisiaj jesteśmy no pewnie ciągle w okresie zmiany, ale jednak ten kierunek jest bardzo wyraźny. Technologia jest takim czynnikiem, który poszerza te czynności regulowane przez prawo. Możliwość tworzenia, kopiowania,
dalszego rozpowszechniania i przetwarzania treści. I w związku z tym poszerza też sferę oddziaływań praw autorskich. Kopie są wszędzie dookoła nas, podobnie jak czynność kopiowania. Dzisiaj blogi są pisane przez nastolatków, zdjęcia są robione przez dzieci. Każdy z nas niemal z fotografem, oczywiście kompletnie amatorskim, ale każda osoba, która ma w komórce aparat fotograficzny, robi zdjęcia w ilościach wcześniej niewyobrażalnych, bo nic to praktycznie nie kosztuje. Więc prawa autorskie staje się takim fundamentalnym mechanizmem i jednocześnie w tradycyjnym kształcie przestaje ono właściwie już się sprawdzać. Więc pytanie, jaka jest alternatywa? Ja tu mam taką trochę utrudnioną sytuację właściwie we własnej głowie, bo jestem przyzwyczajony, że w tym momencie wchodzę w taki dosyć szczegółowy wywód dotyczący działania licencji Creative Commons, który pozwala Państwu w pełni wytłumaczyć to rozwiązanie. Ale tym razem tego nie zrobimy. Ja postaram się jakoś poradzić. Proszę o sygnał, gdyby coś było niejasne. Ale ta alternatywa po prostu zamienia słowo pełne prawa na pewne prawa. I mówi tyle, że o ile tradycyjnie posiadacz praw w pełni zastrzegał prawa, czyli mówił bez mojej wiedzy, niemalże praktycznie rzecz biorąc nie wolno. To dzisiaj chyba znów Państwu zniknąłem. Przepraszam, czytam komentarz Ani. Jest to tylko komentarz, więc nie będę się do niego ustosunkował. Proszę, niech Państwo sobie dyskutują na czacie. Ja niestety się nie włączę. Ja tu oferuję Państwu tą oficjalną wersję, a Państwo mogą szeptać w tylnej ławce między sobą. Więc ta alternatywa opiera się na idei, że nie wszystkie prawa są zastrzeżone. Pewne oczywiście zostają zachowane, ale fundamentalnie posiadacz praw, czasem jest to na przykład instytucja tworząca treści, jakiegoś rodzaju instytucja typu uczelnia, szkoła, pracodawca tego twórcy, decyduje się, by udostępnić zasoby. Nie wchodząc w szczegóły, istnieją rozwiązania prawne, są to pewne specyficzne rodzaje licencji, które temu dzieleniu służą. Ale to, o czym jeszcze trzeba pamiętać i to trochę komplikuje obraz i właściwie nie dotyczy kwestii otwartego licencjonowania, ale o czym warto pamiętać, ja przed chwilą powiedziałem, że ten twórca kontroluje niemal wszystkie sposoby użycia, ten posiadacz praw. Powiedziałem niemal wszystkie, bowiem istnieje coś takiego jak dozwolony użytek. Jest to reguła, o której warto pamiętać, bo ona w trochę inny sposób zapewnia te same swobody. Jest to jakby zapisana w prawie reguła, która mówi, że pewne użycia są dozwolone niejako z góry. Proszę zauważyć, że jak kupią Państwo książkę, to nie muszą nikogo Państwo prosić o zgodę, żeby ją przeczytać. Legalnie pozyskali Państwo treść i to jej osobiste użycie jest już właśnie objęte dozwolonym użytkiem. I o dozwolonym użytku można myśleć jako jakby takim drugim filarze otwartości. On jest jako narzucony przez prawo, jest alternatywą czy uzupełnieniem dla tych rozwiązań dobrowolnych, o których tutaj mówimy, opartych na licencjonowaniu. I to, co warto sobie powiedzieć, to że oprócz osobistego dozwolonego użytku, prawdopodobnie istotniejszy w kontekście naszej rozmowy jest użytek publiczny, który obejmuje korzystanie z treści przez szkoły, biblioteki, muzea, instytucje akademickie i naukowe, jeszcze szereg instytucji właśnie publicznych czy instytucji dziedzictwa. Ale tutaj poboczny i ta otwartość, która nas tu przede wszystkim interesuje, to jest otwartość oparta na dobrowolnym wyborze posiadaczy praw. I tak jak już mówiłem, są różne obszary otwartości, ten, który nas najbardziej tutaj interesuje, to jest tak zwana idea otwartej edukacji. Czyli gdybyśmy mieli przełożyć ten niejako abstrakcyjny model na, przyłożyć do sfery edukacji i spytać, co to znaczy? To otwarta edukacja znaczy tyle, że różnego rodzaju zasoby edukacyjne, podręczniki, ćwiczenia, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie także, jest dostępne legalnie i za darmo i są stworzone warunki prawne, które pozwalają tych zasobów używać, kopiować, zmieniać i rozpowszechniać. I służą temu z jednej strony właśnie otwarte licencje, licencje Creative Commons, z drugiej strony jest to też kwestia ekonomii, znaczy trzeba zagwarantować ich po prostu darmową dostępność.
Chciałbym teraz jeszcze pokrótce opowiedzieć Państwu, jak ten abstrakcyjny model jest jakby w Polsce rozwijany i wdrażany. Jaka jest historia otwartości w Polsce? Opowiedzieć taki krótki rys historyczny, żeby Państwo wiedzieli, w jakim momencie rozwoju otwartości się znajdujemy i podać kilka przykładów projektów otwartościowych. A na sam koniec zostawiłem odpowiedź na fundamentalne pytanie, dlaczego otwartość się opłaca, bo mam jedną taką. Pokazać ten taki dosyć szeroki kontekst otwartości, który pozwoli Państwu jakby patrzeć w kontekście na te następne trzy seminaria. Ale mogą Państwo wyjść z tego dzisiejszego spotkania z poczuciem, co w otwartości jest dla mnie i to postaram się zrobić na sam koniec. Powiedzieć jakby, dlaczego mi się wydaje, że otwartość jest już ważna na takim czysto osobistym poziomie. Ale w tym celu jeszcze chwilę bym chciał powiedzieć o ogólnym trendzie. To, co jest ważne, to, że zaczyna się. Przepraszam, coś widzę, że mi tu mruga kamera. A i to jest dobra uwaga, to co mówi pani Magdalena. Pani Magdalena mówi, ja nie mam problemu, dzielę się wszystkim, co mam. I to rzeczywiście jest pewien dla nas paradoks tego, co robimy, że w pewnym sensie prosimy ludzi, żeby dużo pilniej zwracali uwagę na prawa autorskie, co w praktyce może spowodować, że oni nawet przestaną się dzielić. Bo zrozumieją na przykład, że pewne formy dzielenia są niedopuszczalne. No, nam się wydaje, że to jest jednak niezbędne, że trzeba niejako cywilizować te różne formy korzystania, choć bardzo cenimy takie naturalne odruchy, że ludzie po prostu są gotowi się dzielić. Ale dlatego wydaje nam się ważne, żeby tą sytuację poznać badania wśród nauczycieli, gdzie okazało się, że bardzo dużo nauczycieli nie zdaje sobie sprawy, że pewne rzeczy może robić ilegalnie, że są objęte dozwolonym użytkiem, się bardzo stresowali, że łamią prawo w sytuacjach, gdy go zupełnie nie łamali. Okazuje się też, że potem się pojawiają takie różne szare strefy, gdzie na przykład obecnie nie jest jasne, trwa duża dyskusja, czy nauczyciel na zajęciach pozalekcyjnych może swoim uczniom pokazać film. Jedni twierdzą i my do nich należymy, że jest to nadal działanie edukacyjne, objęcie dozwolonym użytkiem, ale są firmy, które chodzą i mówią, że jest to po prostu forma rozrywki i nauczyciele muszą płacić. I niejako żerują właśnie na tych niejasnościach, na braku świadomości. Więc wydaje nam się, że uzyskanie tej wiedzy prawnej, uzyskanie takich solidnych fundamentów prawnych, nawet jeśli jest to pewnym wyzwaniem, jest bardzo ważne. I taka jest niejako podstawowa misja części projekt edukacji prawnej. Tak, bardzo mi przykro, że jest pan skołowany. Mam nadzieję, że to zachęci pana, żeby do nas jutro dołączyć. Przechodząc do bardziej konkretnych przykładów, jak to się w Polsce rozwijało, to co jest ważne, to że zazwyczaj otwarte działalność oddolna. Przepraszam, ale ta kamera mi strasznie miga. Ale ponieważ Państwo nie tupią nogami, to zakładam, że wszystko jest w porządku. Nie będę się przejmował. Zaczyna się jako jakaś indywidualna potrzeba różnego rodzaju działaczy, na przykład edukacyjnych czy w środowiskach naukowych. I dopiero z czasem widzimy, że reagują na to instytucje, wprowadzając różnego rodzaju polityki. I te polityki. Jesteśmy w takim miejscu, w którym równocześnie dzieją się działania oddolne i odgórne. Działania oddolne mają tą wartość, że są bardzo autentyczne. Znaczy, jeśli ktoś podejmie decyzję, żeby się podzielić swoim zasobem, to jakby wiemy, że jest zaangażowany. I dlatego na przykład w środowiskach naukowych istnieją dwa projekty w tym momencie, które nakłaniają naukowców do dzielenia się swoimi pracami. Dzielenie się swoimi monografiami. Tego rodzaju projekty my realizujemy, projekt Biblioteka Otwartej Nauki, a w ramach Centrum Otwartej Otwórz Książkę. I filozofia obydwu projektów jest taka sama. Jeśli przekonamy naukowca do podzielenia się swoją twórczością, to niejako wiemy, że on już popiera otwartość. On nie robi tego z powodu jakiegoś wymogu. Zrozumiał sens dzielenia się wiedzą. A sens ten jest naszym zdaniem o tyle głęboki, że namawiamy ludzi do dzielenia się tytułami, które bardzo często są już niedostępne na rynku, bo ukazały się w małym nakładzie i często nie zostały też zeskanowane, bo nie ma niejako oferty rynkowej, digitalizacji tych zasobów, więc
Na przykład są one jedynie dostępne w ograniczonym wymiarze w bibliotekach akademickich. No co, jak już Państwo wezmą pod uwagę to, co mówiłem, jest takim mało XXI-wiecznym sposobem dzielenia się. Więc my zapewniamy im jakby rozwiązania techniczne i prawne do podzielenia się swoją twórczością i takie personalne zrealizowanie idei otwartości. Ale to powiedziawszy, polityki odgórne są równie ważne. One mogą być albo formułowane na poziomie instytucji, na przykład uczelnia może przyjąć politykę otwartościową. Pracujemy teraz z pomocą Małopolskiego Instytutu Kultury nad razem z 30 muzeami Małopolski, które wdrożą pewną politykę otwartości zasobów dziedzictwa. W niektórych krajach mają swego rodzaju, no może nie polityki, ale takie regulaminy otwartości, ale można też mieć ideę otwartości na najwyższym narodowym poziomie, czy nawet na poziomie europejskim. Na przykład w tym momencie w dużym unijnym programie grantowym Horyzont 2020, który część z Państwa pewnie zna, są wprowadzone zasady tak zwanego open access, czyli otwartego dostępu do tworzonych w ramach tego programu artykułów naukowych, publikacji naukowych. I więc wprowadzenie takiej polityki jest jakby bardzo silnym krokiem. Ono pozwala spowodować, że bardzo dużo zasobów jest otwieranych, ale z drugiej strony jest to niejako taki krok mechaniczny, polegający na pewnym przymuszeniu ludzi. No po prostu jeśli pracuje się na uczelni, która przyjęła regulamin otwartości, to jest to kolejna reguła, którą należy respektować. No właśnie, i tu słusznie pani Lidia i pan Stanisław sygnalizują jakby, można by pomyśleć, przeciwne, trochę uzupełniające się modele. Z jednej strony tak warto uświadamiać i demonstrować opłacalność otwartości. No na przykład polecam bardzo Emanuel Kulczycki, taki naukowiec młodego pokolenia, specjalizując się w analizie w ogóle systemu publikacji naukowych, ale sam będąc zwolennikiem otwartości, on niedawno opublikował, to znajdą Państwo na jego blogu statystyki, po prostu pokazujące, że jemu otwartość opłaca się jako naukowcowi, bowiem publikowanie w otwartym repozytorium jest najlepszym źródłem niejako kliknięć, czyli zauważalności jego jako autora, to się przekłada na jego indeksy publikacji naukowych, na jego rozpoznawalność jako autora. Ale jest też właśnie ten trend odwrotny, taki bardziej instytucjonalny, gdy pan Stanisław mówi, wprowadźmy punkty za otwarte zasoby, to duża część myślenia otwartości zmierza w tym kierunku. Na przykład pojawiają się pomysły, że tak jak czasopisma punktowane być dostępne online, to kolejnym krokiem będzie wprowadzenie po prostu wymogu ich otwartości. Takie propozycje zostały już złożone w ekspertyzach do Ministerstwa Nauki i będzie to, jeśli się to wydarzy, bardzo mocny krok, który zagwarantuje otwartość, jeśli nie kompletu tych ukazujących się tytułów, to znaczącej ich części. W każdym razie o otwartości trzeba myśleć w tych dwóch wymiarach, oddolnym i odgórnym. I w Polsce, tak jak już mówiłem, najpierw działy się rzeczy oddolne i tu oczywiście zawsze trudno powiedzieć, gdzie jest moment początkowy i zawsze znajdą się jacyś praprzodkowie, jacyś pionierzy, ale takim fundamentalnym krokiem było powołanie Koalicji Otwartej Edukacji w 2008 roku. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o koalicji i jej działaniach, polecam stronę koedog.pl, tam jest cała historia, bardzo obszerny blog i sporo materiałów edukacyjnych. Koalicja zrzesza w tym momencie 30 organizacji zabiegających o otwartość. I oczywiście też jest pewien kłopot, zawsze mam niepokoję się, że kogoś urażę, ale gdybym miał takie wymienić fundamentalne, oddolne projekty, to po pierwsze wydaje mi się, że kluczową rolę odegrały biblioteki cyfrowe. Biblioteki cyfrowe jako pierwsze, moim zdaniem, w Polsce wprowadziły taką ideę dzielenia się, zrozumiały, że zasoby mają być też dostępne online, mają być digitalizowane. Nawet na przykład, jeśli nie zawsze stosowały właśnie wolne licencjonowanie, to było to, jest to moim zdaniem do dziś jedno z większych, jeśli nie największe środowisko instytucji i osób myślących w takich otwartych kategoriach dzielenia się. I to dzięki temu, że te biblioteki cyfrowe, przede wszystkim są to biblioteki akademickie, działały, relatywnie prężnie rozwija się w Polsce idea open access, czyli otwartego dostępu do czasopism naukowych. Ona rzadko kiedy właśnie ma postać instytucjonalnych polityk i nad tym wiele osób ubolewa, że na przykład Polska Akademia Nauk nie ma takiej polityki, ale jednocześnie można w sieci znaleźć coraz więcej osób, coraz więcej publikacji, które są dostępne w różnego rodzaju repozytoriach, takich jak na przykład działający na Uniwersytecie Adama Mickiewicza repozytorium Amur instytucjonalne, czy działające w ICM-ie repozytorium CEON, które zresztą jest dostępne dla wszystkich z dowolnej instytucji.
W edukacji przez długi czas działo się relatywnie niewiele, co było ciekawe, bo dużo rozmawialiśmy o otwartości, ale takim właściwie jedynym dobrym przykładem była Wikipedia, która jest specyficznym zasobem edukacyjnym. I tu bardzo ważną rolę odegrała Fundacja Nowoczesna Polska, która stworzyła Wolne Lektury, czyli taki zasób ważny moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że prezentował pewne nowe podejście do treści. To jest pewnie znana Państwu platforma publikująca lektury szkolne w sposób otwarty i eksperymentująca też na przykład z audiobookami, z różnymi sposobami katalogowania treści. I w pewnym momencie zaczęły te działania uzupełniać działania odgórne i kluczową rolę tutaj odegrał program Cyfrowa Szkoła, w ramach którego powstają e-podręczniki. Tu widzę, że Państwo się dzielą zasobami, bardzo fajnie. Ja nie muszę tego robić. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego programu, jest to w tym momencie właściwie najważniejszy otwartościowy projekt w Polsce, który ma zaowocować tym, że na jesieni pojawi się gigantyczny komplet 40 bodajże podręczników obejmujących wszystkie klasy od pierwszej do klasy podstawówki do czwartej, przepraszam, trzeciej klasy liceum, czyli 12 lat i realizujący pełną podstawę programową. Będą to zasoby cyfrowe i otwarte i realizujące też taki bardzo mocny standard otwartości. Jeśli jutro wysłuchają Państwo prezentacji, to zrozumieją Państwo, że udostępnienie zasobów na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, czyli Creative Commons Attribution, także w połączeniu z otwartym formatem i standardem dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG, jest takim naprawdę mocnym standardem otwartości. Jednocześnie był realizowany szereg pomniejszych projektów wdrażających tę regułę, przede wszystkim w konkursach grantowych ze środków budżetowych. I takie reguły są na przykład w konkursach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomocy Rozwojowej, w grantach MKiDN Obserwatorium Kultury na Edukację Medialną, czy w konkursie Patriotyzm Jutra realizowanym przez Muzeum Historii Polski. I tu też nie wymieniłem, takim ważnym projektem otwartościowym było stworzenie zasobów dla szkół polonijnych, dla szkół na obczyźnie, które wyprzedziły o kilka lat tworzenie tych zasobów dla głównego systemu oświaty. I tu znów podoba mi się bardzo komentarz pani Katarzyny, która znów pokazuje, tak jak wcześniej pani Magdalena, takie niejako już kompletnie oddolne, kompletnie amatorskie w bardzo dobrym sensie tego słowa podejście do otwartości, na które moim zdaniem jest bardzo dużo miejsca i to jest po prostu powiedzenie sobie, że można samemu tworzyć portale z dziećmi. I mi się to podejście bardzo podoba, bo to jest podejście, gdzie nie zalecamy oblepiania wszystkiego informacjami prawnoautorskimi, trochę w ogóle martwimy się o takie zawłaszczanie przestrzeni edukacji, o te komunikaty, co jest legalne, co jest nielegalne i rzeczywiście wydaje mi się bardzo fajne też praca na takiej czystej kreatywności, czystej idei dzielenia się, budowanie świadomości, że w ogóle można się dzielić, można gdzieś bardzo prosto publikować treści. I to tak wolną zupełnie pożywkę dla tych bardziej zinstytucjonalizowanych działań, które nas interesują. Więc tu, żeby pokazać Państwu, mam kilka przykładów, które głównie ilustrują gigantyczną różnorodność tych otwartych zasobów. Pierwszy, który Państwu polecam, to jest mapa OpenStreetMap, która jest mapą taką jak mapa Google'a, pewnie Państwu dobrze znana, czy TarGeo, tylko że kompletnie otwarta. Otwarta tak jak Wikipedia i tworzona tak jak Wikipedia. To jest taki przykład, który lubię, bo mapa nie jest oczywistym zasobem, który jest otwarty. Są różnorodne kolekcje zdjęć. Nie mamy polskiego dedykowanego serwisu do zdjęć, ale na przykład w serwisie Flickr można wyszukiwać zdjęcia po otwartych licencjach. Zdjęcia z kolei są takim zasobem, które są najczęściej prawdopodobnie używanym otwartym zasobem. Jeśli ktoś zaczyna myśleć o wykorzystywaniu otwartych zasobów, bo często okazuje się, że najłatwiej użyć zdjęć do jakichś publikacji, prezentacji PowerPointowej i tak dalej. O wolnych lekturach już mówiłem. Wspominałem też o Wikipedii. Warto powiedzieć o Akademikana. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o bardzo takim popularnym portalu edukacyjnym międzynarodowym, który jest w Polsce. Duża część filmów jest tłumaczona na polski, jest też już dostępna po polsku. Czy właśnie Włącz Polskę, czyli zasoby edukacyjne dla szkół na obczyźnie. Różnego rodzaju zasoby to jest taki
polecam bardzo miejsce. Jeśli chcą się Państwo lepiej zorientować, jakie istnieją otwarte treści, to jest portal Otwarte Zasoby, prowadzony przez członka naszego projektu Creative Commons, Kamila Śliwowskiego, który zresztą będzie jutrzejszym prelegentem. Kamil zbiera w różnym miejscu przykłady ciekawych zasobów, które są dostępne w sposób otwarty, wyjaśniając zawsze, na jakich dostępne jest to całkiem popularny już zasób, wykorzystywany właśnie w bardzo praktyczny sposób przez edukatorów. Szukają Państwo zdjęć, ilustracji, zasobów dziedzictwa, ale też na przykład jakiegoś rodzaju multimediów, to mogą Państwo z pomocą tego serwisu je znaleźć. I ostatnie dwa przykłady, takie szczegółowe, które chciałem wymienić ze względu na ich interdyscyplinarność. Jednym to jest projekt Eduakcja, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte, który działa na styku szkolnictwa wyższego, nauki i oświaty. Jest to projekt, który stara się tworzyć interdyscyplinarne projekty edukacyjne, na przykład angażujące naukowców w tworzenie razem z uczniami Wikipedii. Z takim bardzo silnym fundamentem otwartościowym, czyli na przykład założeniem, że jeśli coś jest stworzone, to ma to być tworzone w sposób otwarty. Bardzo Państwu ten projekt polecam właśnie ze względu na jego interdyscyplinarność i staranie się przełamywania barier między poziomami nauki i oświaty. Drugi projekt, który bardzo lubię, to jest projekt Akademia Orange. Jest to konkurs grantowy na edukację kulturalną Fundacji Orange, który znów działa na pewnym styku światów nauki, animacji kulturowej, edukacji. Już od 6 lat rocznie kilkadziesiąt organizacji otrzymuje granty na realizowanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej z wymogiem otwartego udostępniania zasobów. To jest też projekt, który bardzo doceniamy, bo realizuje go prywatny grantodawca, który jest takim konsekwentnie zarówno wdraża otwarte licencje, jak i przekonuje do nich swoich grantobiorców. Są wszystko zasoby, które mogą Państwo znaleźć z łatwością w sieci. I dalej sobie oglądać i mam nadzieję wykorzystywać. My wreszcie mamy projekt, no trochę innego rodzaju, projekt o nazwie Uwolnij Podręcznik. Jest to projekt, gdzie zabiegamy właśnie, żeby publiczne zasoby edukacyjne, takie jak podręczniki, były otwarte w sposób, były tworzone w sposób otwarty. To proszę potraktować jako taką malutką obywatelską reklamę. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z tym materiałem. Może jeszcze zresztą te wątki będą się pojawiać w dalszych seminariach. Ja jak mam w zwyczaju, widzę, że jeszcze tu sobie naładowałem trochę slajdów o sytuacji w Europie, ale ponieważ przekroczyłem już właściwie niemalże obiecaną godzinę, to zostawię te wątki na później. A chciałem na sam koniec powiedzieć może o takich odpowiedzi na pytanie, co dalej, i na koniec, tak jak obiecałem, odpowiedź na pytanie, po co to jest. Co dalej? Znaczy, co się dzieje w tym momencie z otwartą edukacją? I do czego chciałbym Państwa nakłonić na takim poziomie może nie osobistym, tylko namówić Państwa do. Po pierwsze, otwarta edukacja bardzo się rozwija. Mam duży projekt otwartych podręczników. Na poziomie europejskim w programie grantowym Erasmus+. Jeśli Państwo jeszcze nie słyszeli, to jestem pewien, że w przeciągu 7 lat natrafią Państwo choć na. Bo jest to naprawdę ogromny program grantowy europejski. Są wdrażane reguły otwartości. Wreszcie na poziomie unijnym duża strategia unijna Opening Up Education, sama nazwa jest znacząca, za jeden z filarów właśnie uznała model otwartej edukacji. Ja nie wiem do końca, bo nie spytałem na początku, jakby jaki jest Państwa background, czy są Państwo naukowcami, czy wykładowcami akademickimi, czy uczą Państwo na systemie oświaty, czy może są Państwo bibliotekarzami. Podejrzewam, że trochę wszystkiego, ale na przykład jest przed nami fundamentalna dyskusja o instytucjach akademickich. W Polsce jeszcze relatywnie niepopularne, jeśli chodzi o instytucje, ale słyszałem, że już pierwsze powstają, a wszyscy my i tak możemy korzystać z kursów zagranicznych. I tam jest wielkie pytanie o to, jak te zasoby mają być dostępne. Więc taki punkt wyjścia jest taki, że w ogóle zachęcam Państwa do interesowania się tymi kwestiami, bo nauki na pracy. To powiedziawszy, druga moja prośba jest prawdopodobnie, warto wiedzieć, że toczy się obecnie reforma prawa autorskiego i kształt tej reformy decyduje także o tym, co nam wolno robić jako użytkownicy treści. I
publikacja z takiego raportu, który pokazuje, że te prawa użytkowników są bardzo rozczłonkowane w całej Europie. W Polsce jesteśmy w dosyć korzystnej sytuacji. Prawo pozwala nam na relatywnie dużo, ale niemniej wątpliwości dotyczących właśnie edukacji. W Centrum Cyfrowym staramy się bardzo wzmocnić te zapisy dotyczące edukacji. Jeśli mają Państwo takie trochę zainteresowania kształtem prawa, to zachęcam do śledzenia tych wątków. Kilka lat temu prowadziliśmy akcję informacyjną Możesz zeskanować całą książkę. Wtedy rozpętała się spora burza wokół tego hasła i do dziś to nie są kwestie na tym, żeby prawo takie rzeczy klaryfikowało. I ostatnia ważna rzecz to jest pytanie o otwartość w ramach wszelkiego rodzaju projektów cyfryzacji, edukacji i nauki. Tu jest taki slajd, który pokazuje, że digital nie zawsze jest open, czyli podkreślający znaczenie wykorzystywania otwartych licencji. Ale można jakby odwrotnie powiedzieć, że należałoby zabiegać o tym, żeby cyfrowe zawsze było otwarte. To znaczy, zależy nam na tym, żeby w projektach takich jak na przykład Cyfrowa Szkoła, znany Państwu zapewne projekt wprowadzania komputerów do szkół, czy w grantach wspierających realizację badań naukowych przyznawanych na przykład przez Narodowe Centrum Nauki czy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ta otwartość była wspierana. I wydaje nam się, że możemy osiągnąć właśnie taki stan, w którym wszelkie działania cyfrowe są jednocześnie działaniami otwartymi. Będę już się zbliżał do końca, więc to może jest dobry moment, jeśli ktoś z Państwa ma bardzo konkretne pytania, to prosiłbym o ich wypisanie i ja zaraz sobie spojrzę, czy coś się pojawia i chętnie na nie odpowiem. Ale myślę, że teraz niejako tytułem podsumowania pojawia się pytania. Dlaczego otwartość się opłaca? Ja staram się, mam nadzieję, pokazać, że otwartość się opłaca, bo wpisuje się w pewne ogólne trendy i że ma sens dla coraz większej liczby instytucji. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, dlaczego otwartość opłaca się państwu? Dlaczego warto ten model wdrażać? I teraz, nie wiem, części z Państwa pewnie nie trzeba przekonywać, bo głęboko wierzą Państwo w dzielenie się zasobami. Ale dla części Państwa to może być niejasne. I wydaje mi się, że odpowiedź jest jakby dwojaka. Po pierwsze, gdy ktoś mówi o otwartości, to zazwyczaj zaczynamy najpierw myśleć, czy mi by się opłacało podzielić moimi zasobami, nie wiem, artykułami, które piszę, może tworzą Państwo jakieś materiały edukacyjne, może są Państwo szkoleniowcami, którzy mają dużo różnych materiałów szkoleniowych, może są Państwo pracownikami Instytucji Dziedzictwa, którzy tworzą opisy zasobów i często te opisy są uważane jako taka bardzo cenna własność intelektualna. Ale w takiej sytuacji warto sobie pomyśleć, że każdy z Państwa jest też użytkownikiem treści. I to jest podstawowy powód, dla którego opłaca się wspierać. Użytkownicy dużo zyskujemy. Mogą Państwo mieć dostęp do dzieł kultury, do zasobów edukacyjnych wysokiej jakości, do publikacji naukowych, które są Państwu niezbędne do prowadzenia dalszych badań. Więc to jest takie trochę myślenie w kategoriach dobra wspólnego. Warto popierać otwartość, a to też oznacza samemu dzielenie się zasobami, bo w zamian uzyskuje się dużo więcej. I zachęcam Państwa do takiego ćwiczenia przemyślenia, jak dużo rzeczy, legalnie to może jest warte podkreślenia, uzyskują Państwo z internetu, publikacji, źródeł wiedzy, informacji bieżących, też treści kultury. I jakbyśmy sobie podsumowali, jak dużo tego jest, to myślę, że staje się jasne, jak ważne jest zapewnienie tej otwartości, jak dużo można by stracić, gdyby to nagle wszystko zostało zamknięte. No i jeśli to jest dla Państwa jasne, no to też okazuje się, że ktoś musi te treści tworzyć. I to są te wszystkie paradoksy dobra wspólnego, no, które pokazują, że jeśli nikt nie tworzy, to nie ma też czym się dzielić. Nie będziemy mieli systemu na przykład otwartego dostępu do publikacji naukowych bez naukowców gotowych dzielić się swoimi tytułami. Jest szansa, że te reguły zostaną po prostu wprowadzone różnymi przepisami administracyjnymi, ale wydaje nam się, że dużo lepsza jest sytuacja, w której poszczególni naukowcy rozumieją, o co chodzi w otwartości i sami decydują się tą otwartością dzielić i mają też poczucie, że to się opłaca. Mam nadzieję, że ten ogólny wstęp nie był dla Państwa zbyt abstrakcyjny, jednocześnie jestem przekonany, że jeśli dołączą Państwo do nas jutro, pojutrze i w czwartek, to otrzymają Państwo też bardzo praktyczną wiedzę, pozwalającą jakby wypełnić tą ogólną formę konkretnymi treściami. Teraz spojrzę. Czy tu się pojawiły jakieś pytania?
Przyznam, że nie widzę żadnych pytań. Prezentacje wedle mojej wiedzy będą dostępne, więc pozostało mi tylko Państwu podziękować bardzo serdecznie. Chętnie pomagamy też nie tylko w czasie takich webinariów i szkoleń otwartości. Jeśli mają Państwo pytania, ale przede wszystkim chcieliby pomóc Państwu w dzieleniu się zasobami, czy pomóc Państwu instytucji, prosimy o kontakt. Tu widzą Państwo mój adres mailowy. Jest też mój nick na Twitterze. Przepraszam, link jest zupełnie nieodpowiedni z innego projektu. Przykleiłem zły slajd końcowy, ale jeśli żałuje Pani, że już szkoda, zapraszamy jutro lub przez najbliższe 3 dni. Dziękuję Państwu bardzo i do widzenia.